tym wszystkim jest bardzo ważne miejsce dla Janusza Korczaka, który w pewnym sensie jest taką najbardziej wyrazistą krystalizacją tych tendencji. I widać, jak się bliżej studiuje jego pracę i działania w tym okresie pierwszego dziesięciolecia XX wieku, kiedy on się kształtuje, bo potem już jakby kontynuuje w różnych formach instytucjonalnych, ale wtedy się kształtuje, wtedy rozpoczyna. Widać, jak w nim samym zachodzi taka przemiana. To znaczy taka przemiana z lekarza pozytywisty, bo można powiedzieć dużym skrótem, no, który będzie za darmo leczył biednych, no, ale który też sobie właśnie uświadomi, że to nie wystarczy, że trzeba inaczej coś zrobić. No. Tu jest takie w sensie pisarskim takie ciekawe przejście od powieści Dzieci ulicy do powieści Dziecko salonu. Dzieci ulicy to zresztą dzieją się na Pradze, wśród takich właśnie dołów społecznych czy nizin społecznych, jak się to wówczas mówiło. Ale Dzieci ulicy są taką książką jeszcze litościwą, w której autor się no, jest poruszony i lituje się ich. Tak? A Dziecko salonu jest już książką buntowniczą. Znaczy jest książką, w której autor chce stanąć w tym miejscu, w którym oni są i być razem z nimi. I tak to wygląda, także w jego publicystyce, bardzo żywej. Trzeba pamiętać, że on w Głosie jest jednym z czołowych publicystów, a bardzo też wielostronnym. Dopisze takie migawki z miasta, różne właśnie z opisy nędzy, dramatów ludzkich i tak dalej, i tym podobnie. I tu się kształtuje ta jego postawa, która jest najważniejsza. To znaczy ta postawa, którą możemy nazwać postawą świadomego partnerstwa, czy świadomego współdziałania, w odróżnieniu właśnie od paternalizmu, to znaczy w odróżnieniu od takiego inteligenckiego paternalizmu, który zresztą przetworzeniem tradycyjnego do ziemiańskiego, szlacheckiego patronactwa. No byli i tacy ziemianie, którzy patronowali jakiemuś tam opiece nad ludem, prawda? I uważali to, i zresztą no, można powiedzieć, nie było w tym nic złego, prawda? Tylko w pewnym historycznym okresie to już niczemu nie służy. Potrzebne jest co innego, potrzebne jest przebudzenie, potrzebne jest ożywienie, potrzebne jest to, żeby oni sami nauczyli się o swoje prawa, a także o swoją emancypację, zabiegać i walczyć. I tu gdzieś jest źródło tych jego koncepcji wychowawczych, które zostaną zinstytucjonalizowane następnie w domu sierot. No, włącznie z tym sądem. Proszę pamiętać, że w tym domu sierot działał sąd koleżeński, który tak samo sądził kolegów wychowanków, jak i wychowawców. Tego nie było, zdaje się, nigdzie na świecie, no za wyjątkiem innych takich jak Summerhill, Bettelheima, późniejsze zresztą innych analogicznych przedsięwzięć, jakie były na świecie. No. I jak się czyta pisma Korczaka, no począwszy od manifestu, no, ale który już jest lat 20. No. Prawo dziecka do szacunku, jak kochać dziecko i inne, to widać, że to jest cały czas takie nachylenie, no, rządzone takim pytaniem, jak ja mam być z nimi partnerem, jak ja mam pomóc im, włożyć w nich coś, tylko pomóc im wydobyć z siebie to, co najlepsze. No? To, co w nich najlepsze. I jak całe to nastawienie całego tego przedsięwzięcia, całościowego przedsięwzięcia wychowawczego, jakim były oba domy sierot, ten żydowski na Krochmalnej i polski na Bielanach, jak one mają być właśnie w całości zorganizowane.
Nie? Jak też mają się zachowywać wychowawcy, których w ogóle było bardzo niewielu. Nie? A ci, którzy byli przeniknięci tym duchem. No nie można było tam dostać etatu z konkursu. Trzeba było być współpracownikiem czy współdziałaczem tej sprawy, tej postawy i tego nachylenia.